Witamy Państwa, kolejny film. Tym razem mamy dla Państwa przemyślenia i treścią będzie to, co jest napisane w słynnym dysku z Five Stones. Pytanie, co to jest? To jest dysk gliniany, zaraz go obejrzymy, ale gdzie on został znaleziony? Może od tego znajdziemy, trochę zrobimy wycieczkę historyczną. Znajdziemy go. Gdzie on został znaleziony? Na początku XX wieku został znaleziony na wyspie Kreta. I tam takie dziwne jest pismo, gdzie wielu sobie łamie zęby. Właśnie, ale niektórzy uczeni sobie jakoś częściowo poradzili, co to jest. I tutaj patrzmy, w jakich scenariach ta wyspa jest tutaj, na Morzu Egejskim. Wschodni bastion Morza Śródziemnego, basen Morza Śródziemnego, tu mamy Morze Jońskie, Egejskie, tu miejsca, tu Morze Czarne, a więc zobaczmy, to jest Grecja, to jest Turcja, tu mamy Macedonię i z czego ona się nam kojarzy? Polskie nazwiska, polskie zwyczaje, bardzo dużo polskich nazwisk, mówiliśmy już trochę częściowo na ten temat, oczywiście język grecki. Kiedy tutaj mój kolega badał ten język grecki, to jest pochodna polskiego. To jest pochodna polskiego, obecnego polskiego. No dzisiaj polski to nie jest ten polski, który mieli Polany, tylko zostało to wszystko zmienione i tak dalej. Mówi się, że zeszliśmy z drzew. Tak? Z drzew. No, że, ale proszę bardzo. No dobrze, zeszli z drzew, budowali okręty, proszę zobaczyć na linię wybrzeża. Bardzo rozbudowana. To pełno zatok. Przy tamtych czasach to nie budowało się portu, tylko okręt, chociażby nawet 30-metrowy, 20-metrowy. On po prostu cumował do plaży, a więc musiała być osłonięta zatoka, po to, żeby sztormy nie roztrzaskały tych okrętów. To jest raz, ale proszę bardzo, to jest żegluga. Dlaczego żegluga? To raz, że tu jest bardzo rozwinięta linia wybrzeża, no a tutaj mamy Serbię, kompleksy leśne Bośni i Hercegowiny. Wszystko też od Beretem. I tam był budulec do budowy tak zwanych floty handlowej, militarnej, tak zwanych no, Greków, powiedzmy. No, oficjalnie się mówi o Grekach, ale to byli Polany. Tylko to jest kwestia tej historii, która no, została trochę przesunięta w czasie i dokonania Polan były zamienione właśnie na tak zwanych Greków. Ale to już jest oddzielny temat. Co tu jeszcze mamy takiego w tym zakresie? A więc tu mamy bardzo blisko Włochy. Kogo to mamy? Etruskowie, tak? Kolejne pismo, gdzie też łamano zęby, ale po prostu w końcu to zostało rozszyfrowane, o dziwo, przez profesora Wolańskiego. Ale to już jest oddzielny też temat. A więc Polany byli wszędzie, czyli byliśmy wszędzie, na całej ziemi. Widocznie tutaj powstała ta kultura minojska, swoista potęga, tu mamy Egipt, no i tak dalej. Widocznie to były sprzyjające tutaj warunki, chociaż na całej ziemi byli, wszędzie byli Polany, ponieważ te ukrycia podziemne były w miarę na całej ziemi. I kiedy oni wyszli wszyscy z tych ukryć po celu lodowcowej, no to zajmowali tereny. No i tutaj akurat ten teren nie jest jakby wyjątkiem w tym układzie. I chyba to by było wszystko tutaj w kwestiach tych takich historycznych. I jeszcze tutaj dodam, że my będziemy się tutaj zajmować tymi przemyśleniami. I ten materiał jest na pewno dla Państwa też będzie potrzebny dla niektórych, ponieważ możecie dojść do jeszcze ciekawszych wniosków i możecie, i na pewno to robicie, bo już mieliśmy nie jeden przykład. Zalinkowany będzie film, który będzie integralną częścią tego filmu. On ma pół godziny, to jest napisy po polsku, tam występują radzieccy uczeni, którzy te tematy badali i tak sami właśnie dysk z właśnie ten
dysk z Krety. Zresztą na Krecie tamże znaleziono kilkaset tabliczki właśnie z tym pismem obrazkowym. Powiedzmy, że to jest pismo obrazkowe, nie? To ma pewne rzeczy, tu za chwilę powiemy, o co chodzi, ale na razie to co? Wioli oddajemy głos. Ja się już chwilowo wyłączam. Jeszcze ma tutaj odnośnie jakiegoś napisu. Spójrzcie, tutaj mamy Neapol. Neapol. Bardzo dużo miejscowości w całej ziemi jest z końcówką pol, albo ze słowem w środku pol, albo polis. Nawet jest we Włoszech też Bolonia, a może to była Polonia. Także można zwrócić uwagę, jak wiele właśnie takich miejsc, miejscowości i nazw jest z tym słowem pol. No to tyle. Tutaj przejdziemy do tego dysku. I co mówi się, powtórzymy to, bo ja już to Państwu przekazałam w jednym z swoich filmów, że zeszliśmy z drzew i byliśmy niepiśmienni. Byliśmy niepiśmienni, bo nam pismo nie było w ogóle potrzebne. Myśmy się porozumiewali na odległość. Ktoś, kto był po drugiej stronie, ziemi, mógł się z nami komunikować telepatycznie. I spójrzcie na te znaki. To są znaki, coś na styl właśnie tych myślokształtów. Wiele z nich przypomina słowiańskie runy. Jak się przyjrzycie, bo można sobie wejść choćby na taką Wikipedię i tam są wszystkie te znaki pokazane, każdy z nich. Ja sądzę, że są to właśnie, jest to pierwsze pierwotne pismo, które o dziwo nie zostało rozszyfrowane. Oczywiście rosyjski językoznawca, ten, którego obejrzycie w filmie, do czego zachęcamy, przetłumaczył to i jest to tłumaczenie najbliższe prawdy. A dlaczego? To zaraz Państwu wskażę. Skąd wiemy, że autorem tego dysku był Polak, Polano, pierwotny człowiek? Ten dysk jest pewną formą przekazu, jest naszym dziedzictwem i jest o tyle ważny, że ma, nosi w sobie pewne instrukcje, informacje i w cudzysłowie obietnice. Tutaj mamy drugą stronę tego dysku. Przejdźmy do samego tekstu. To, że twórcą tego dysku jest pierwotny człowiek, Polano, mówi o tym tekst. Już pierwsze słowa mówią: miejsce w świecie Bożym. Przyjęło się mówić miejsce na świecie, prawda? Tak się powszechnie mówi w tym systemie. Także już to wskazuje, że żyjemy wewnątrz ziemi. Miejsce w świecie Bożym, gdzie Bóg przysłał was, okrążcie ciasnymi rzędami, brońcie go dniem i nocą, na miejsce wolą brońcie, z mocą jego troszczcie się. Gdzie wy będziecie, będą pola, będą dzieci, pola, przepiękne życie. Raz Junia czaruje oczy, nigdzie od niej nie odejdziesz. Nie jesteśmy jeszcze, ale będziemy my jej w tym świecie Bożym. I tutaj też mamy w tym świecie, a nie na tym świecie. Przepraszam. Okrążcie ciasnymi rzędami. Tu chcę Państwu zwrócić uwagę na to, jak my się budowaliśmy. Akurat to, to jest ten słynny polski Stonehenge pod Raciborzem, ale tutaj mamy, co my mamy tutaj? My mamy tutaj mapę niebocentryzmu, słuchajcie. Nic innego. Zresztą takich wskazówek mamy mnóstwo. Kołowrat. To może Ty powiesz, co to jest, bo Ty już kiedyś o tym mówiłeś, przypomnij Państwu. Kołowrat to jest obrót, to jest obrotowe niebo.
Krótko mówiąc, to są gwiazdy w obrotowym niebie. Że nasi obecni Słowianie nawet nie wiedzą, czym są te symbole de facto. Tak. To się, oni tam mówią, czy to kaławrat, znaczy oni z reguły rysują, ale nie mówią, co to tak oznacza. Oni tam coś mają taki znak właśnie, że tego to jest nic innego jak obrotowe niebo. Czyli ta kula, która się obraca nad naszymi głowami. Tak, to jest obrotowe niebo. Czyli obrotowy pałac. Ten obraz z lotu ptaka, no to akurat jest jakaś tam rekonstrukcja, jakaś mapka, ale pokazuje nam właśnie schemat, jak budowaliśmy też nasze osady, chociaż oni to nazywają, że to akurat jest miejsce kultu. Ja uważam, że są to takie swoiste pieczątki, które zostawialiśmy dla potomnych. Żebyśmy pamiętali, gdzie my żyjemy. To jest właśnie pole. Ziemia, tu żyjemy, tu jest pałac. To nawet ma mniej więcej tak rozmiary podobne. Rozmiary plus minus są adekwatne, tak jak w polańskiej naszej mandali. To jest wszystko ten wymiar. Pałac jest tam około 6000 km. Ten pierścień zewnętrzny na tej mandali to ma 12 tysięcy i po prostu jeżeli chodzi o porządek, skalowość, to mandala jest wręcz rewelacyjna i ona nawet pasuje do dzisiejszych wymiarów Ziemi. Oczywiście tej Ziemi, no powiedzmy wewnętrznej, tylko no, ona ta jest przedstawiona jako Ziemia jakby zewnętrzna, może tak. Jak my, proszę Państwa, budowaliśmy nasze grody? Myśmy się otaczali ciasnymi rzędami, tak jak nam właśnie tutaj napisano w tym przekazie. No tutaj jeszcze mamy ten Stonehenge polski. Tak, to są te rzędy tutaj. Akurat to nie jest gród słowiański, no ale to są właśnie te pieczątki pierwotnych. Kim jesteś? Jesteś polem. Dobrze, teraz wrócimy jeszcze do tego tekstu. Tutaj mamy wskazówki. Brońcie go dniem i nocą. Ale jak mamy bronić? Naszą wolną wolą. Czyli to, co nam zmanipulowano. Gdybyśmy my rzeczywiście bronili naszej wolnej woli, nie zaprzedali ją, nie oddali ją poprzez różne jakieś kulty, religie i tak dalej, no to by zapewne nie doszło do tego, do czego doszło i w jakim miejscu jesteśmy dziś. Z mocą troszczcie się. Więc z tą mocą, którą dostaliśmy od naszego Ojca niebocentrycznego, o której zapomnieliśmy, ja cały czas Państwu próbuję wytłumaczyć, co niektórzy nazywają moim takim czary-mary, co po niektórzy bardzo tego nie lubią. Natomiast tą moc, jeśli odzyskamy, a są to między innymi słowa pierwotne, no to nie będzie mocnych po prostu na nas. W obecnej chwili wsadzono nas w ten świat fizyczny, aczkolwiek ja nie twierdzę, że my żyjemy w jakiejś iluzji, no bo to jest świat fizyczny, natomiast my zapomnieliśmy, czym jest świat duchowy. Świat duchowy jest potężniejszy od tego świata fizycznego, nad czym pracowano bardzo długo, a już zwłaszcza, bo jeszcze przed II wojną światową praktycznie większość ludzi wiedziała, czym jest świat duchowy. Może nie tak jak kiedyś 1000 lat temu, czy 2000 lat temu, natomiast wiedzieli trochę więcej. Wiedzieli, że są pewne byty, które bytują tutaj razem z nami i o tym na przykład niektórzy, jak mają starszej daty dziadków czy rodziców, mogą porozmawiać i się dowiedzieć. To było powszechnie wiadomo. Zresztą bardzo dużo osób rodziło się z genetycznymi wadami. Na przykład rodzili się ludzie z kopytami zamiast nóg. Podobno Stalin miał kopyta zamiast nogi, nóg. Stóp. Stóp. Oficjalnie się mówi, że miał błony między palcami. Natomiast
podobno miał swojego szewca, który mu robił specjalne buty. Natomiast my o tej mocy, którą dostaliśmy w dziedzictwie, poprzez manipulację, myśmy zapomnieli zwyczajnie i teraz trzeba przykładać bardzo dużo siły w to, żeby ją odzyskać. Gdzie wy będziecie, będą dzieci, pola, przepiękne życie. Oczywiście tutaj nasz rosyjski językoznawca nie zdawał sobie sprawy, że tu nie chodzi o pola uprawne, tylko chodzi o nas, o Polan, o pola energetyczne. Będą dzieci, pola. I przejdźmy do słowa Rasiunia. Oczywiście każdy myśli, że chodzi o kraj Rosję, a ja uważam, że to zostało mylnie zinterpretowane, ponieważ chodzi o rasę ojca niebocentrycznego, o rasę serca Ziemi. O tym będziemy mówić szerzej, bo jest to jakby pierwsza część całej serii, gdzie będziemy mówić więcej o historii, o naszych ostatnich odkryciach i o tym, skąd my się wywodzimy, to już wszyscy wiemy. Natomiast powiemy, udokładnimy, kim tak naprawdę byliśmy, a o czym zapomnieliśmy. Rasiunia, czyli tutaj chodzi o, zaraz o tym powiem szerzej, bo mam na planszy rozpisane to. Czaruje oczy, oczywiście chodzi o to, że zachwyca. Nigdzie od niej nie odejdziesz, no oczywiście przecież gdzie my mamy odejść, to jest ziemia, pole jest naszą ojczyzną, naszym miejscem. I tutaj mamy dalej, w dalszej części zapowiedź, że kiedyś ten świat Boży znowu nastąpi. I to, słuchajcie, jest bardzo, bardzo znaczące. Jest to zapowiedziane w tym dysku, więc możemy sobie wyobrazić, dlaczego ten dysk został wykonany i kto go wykonał. Ktoś nam po prostu zapowiedział, że era światłowodowych łączników kiedyś do nas wróci. Sądzę, że musimy sobie najpierw przypomnieć dokładnie, kim jesteśmy tak naprawdę. I tutaj, jeśli chodzi o rasija, spójrzcie na kombinację tych słów. Rasa ja, rasijunia, unia rasy, unia ras. Różnie to można sobie interpretować. Natomiast na pewno chodzi o to słowo rasa. Zauważcie Państwo, że dziś nie używa się słowa rasa. Jest to takie faux pas. W ogóle należy unikać tego słowa. Nawet przeczytajcie sobie na ten temat w Wikipedii, że jest to niewłaściwe używać słowo rasa. I de facto dziś używa się go generalnie odnośnie ras zwierząt. I to są właśnie takie socjotechniki, słuchajcie, i kombinacje tych uzurpatorów, którzy nam wszystko poprzekręcali i wszystko pozamieniali i zrobili socjotechniczne słowa. Natomiast to, że od Rosji pochodzi słowo rasa, to nie oznacza, że Rosjanie byli tą właściwą rasą. Oni akurat tak nazwano tą kolebkę, bo wszystkie te tereny były kiedyś nasze, wspólne, Polan. Więc stąd wzięła się nazwa Rosja, Rosja. No tutaj już przelecimy. Teraz na temat właśnie rasy jeszcze. Ponieważ rasa, tak jak już wspomniałam, jest to na obecną chwilę niewłaściwe słowo i bardziej wskazane jest oficjalnie na przykład mówić w obecnych czasach, że nie dana rasa, tylko jakaś grupa etniczna, czy są jakieś inne wyrażenia. Natomiast to, z czym się spotkałam, to właśnie najczęściej i to gdzie mnóstwo dezinformatorów używa bardzo socjotechnicznie słowa ród, przyroda, rodzice, narodziny, naród, Rothschild, to zaraz do tego wrócę, rodowody,
kazirodztwo. Także słuchajcie, słowo rod, bo nieważne, że tutaj jest ogonek i dzisiaj się mówi ród. To jest nieważne, bo te wszystkie ogonki to nam podrabiano, a kiedyś my tych ogonków nie używaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o słowo rod, to wszystko podporządkowano właśnie pod te rody. Zauważcie, że te rodowody wszystkie to tyczą się tych właśnie rodów królewskich, szlacheckich, książęcych, czyli tych błękitnokrwistych. Natomiast rasa kojarzy się bardzo tak nieciekawie, prawda? Bo kojarzy się zwykle z jakimiś tam rasami takich grup społecznych, które są z jakichś tam nizin społecznych, czy z jakichś tam narodów, które są takie bardzo mało znaczące, czy jakby powiedzmy gorszej jakości, tak powiem w cudzysłowie. Natomiast patrzcie, o co chodzi. W mitologii słowiańskiej mamy takiego boga już trochę zapomnianego, Rod i Rodżanę. Rodżana to jest roda żona. I oni są niczym innym jak rodzeństwem, ale zarówno małżeństwem. Także mamy tutaj znowu do czynienia z tymi wszechobecnymi bliźniętami, którzy tutaj robią cimcum w naszej ziemi. Więc zwróćcie uwagę, że generalnie to są rody właśnie tych bliźniąt. I dlatego to słowo rod jest tak silnie zasilane dziś energią. Jest używane, jest, ja już tutaj nie chciałam się siedzieć po prostu i szukać i wyszukiwać, ale no choćby w narodzie, czy w innych słowach jest tego mnóstwo. Dlaczego mówi się kazirodztwo? Dlatego, że to jest ród właśnie tych bliźniąt. Jest to ród wężów, ale do tego jeszcze wrócimy w kolejnych częściach tej historycznej serii. Jest to ród wężów. Dlatego właśnie, jeśli chodzi o słowo rod, tak powszechnie się tego używa, natomiast rasy się unika. Tu można jeszcze powiedzieć, bo tutaj się parę osób pytało o imię Ojca Niebocentrycznego. Jeśli on w ogóle imię ma i jeśli ono istnieje, to słuchajcie, z racji tego, że pamięć o Ojcu Niebocentrycznym miała umrzeć na zawsze. Ja o tym nawet zrobiłam taki pokazowy film myślowy na swoim kanale, że Ojciec Niebocentryczny celowo został nam zabrany, a my dziś powinniśmy przywracać pamięć o nim. A jest to związane też, dlaczego ja doszłam do takich wniosków, ponieważ ostatnio zagłębiałam się dużo w mitologiach, gdzie wszystko jest strasznie pomieszane i poplątane, ale przy odpowiednim takim szerszym spojrzeniu, takim niestandardowym spojrzeniu, jeśli się spojrzy na te mitologie, to można pewne elementy prawdy wyłuskać, ale to naprawdę pewne elementy prawdy. Natomiast wszystko jest strasznie zaplątane i bardzo ciężko dojść do pewnych wskazówek. Ja trafiłam akurat, bo mitologia nordycka jest wbrew pozorom, bo każdy sobie myśli, no nasza mitologia słowiańska jest nasza rodzima, więc tam powinna być jakaś prawda zawarta. Owszem, tam jest też wspomniane o dwóch rodach. O rodach wężów i o rodach smoków. Ale o tym powiemy szerzej. Natomiast jeśli chodzi o mitologię, najbliższą prawdę, o ile można tak powiedzieć, jest mitologia nordycka, a de facto my też tam byliśmy, stamtąd wyszliśmy też z podziemnych ukryć, tak jak w każdym miejscu na świecie, bo myśmy zapoczątkowali obecną cywilizację. Tylko wiadomo, jak to się skończyło, hybrydyzacją, morderstwami. O tym też będziemy mówić, może nie dziś, ja tutaj się za bardzo próbuję rozgadać, za co przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o to imię Ojca Niebocentrycznego, jeśli ono istnieje, ono jest tak ukryte, ponieważ ono ma swoją moc i przywróciłoby jego pamięć. My dziś musimy pracować nad tym, aby tą pamięć przywracać,
aby zasilać, chociaż on tego nie potrzebuje. Natomiast jeśli chodzi właśnie o mitologię, można sobie zerknąć na pewnego bożka skandynawskiego, nordyckiego, na Baldura i tam sobie przeczytacie, o co w tym wszystkim chodzi. Trzeba tą pamięć po prostu przywracać. Trzeba mówić, trzeba z ojcem rozmawiać i trzeba pracować nad sobą. Jak się wykorzystuje słowa pierwotne? Bo też przedstawiłam Państwu, dał ład to słowo, ponieważ ja w poszukiwaniu prawdy o pierwotnym piśmie natknęłam się na pewne informacje, gdzie się dowiedziałam, że pierwotni prasławianie czytali i od prawa, i od lewa. I ja się z tym zgodzę, ponieważ do dziś mamy takie wyrażenia, które mają wieloznaczeniowość, a więc nie muszę Wam tego tłumaczyć, bo doskonale o tym wiecie. Natomiast ono ma znaczenie, czytając je od lewa do prawa i od prawa do lewa, i zwykle są to wyrażenia jakby połączone ze sobą, czyli jak pochodne od siebie. Dał ład. Oczywiście ukradziono nam to słowo i wykorzystano po to, by czcić słowiańskich bożków, Łada. Łada jest matką Lelum i Polelum. Lelum i Polelum, słuchajcie, to są dwie energie. Lelum to jest czarna energia, a Poleum, jak nazwa wskazuje, Polelum, to jest energia z pałacu. I teraz ja Państwu powiedziałam o słówku jam, ale przyznam się, że jest to bardzo socjotechniczne słowo i albo ja się dałam wprowadzić w błąd, a to pozostawiam Państwu do oceny, ponieważ sugerowałam się tym, że zostało ono skradzione przez Anglików od I am. Nawet ktoś, ponieważ w ogóle pomysł z tym słowem jam i informacja przyszła z zewnątrz, od człowieka, którego praktycznie nie znam, a gdzieś tam sobie z nim rozmawiałam pod jakimś filmem i on mi zasugerował to słowo. Natomiast słuchajcie, co będzie też rozszerzone w kolejnym filmie, jam, zmaj, to jest nic innego jak te rody z wody, rody kazirody, czyli rody wężów. Bo zmaj to jest ognisty wąż. Niektórzy piszą, że smok, ale to się dowiemy w kolejnych częściach. Natomiast to słowo jam jest wykorzystane, bo prawdopodobnie to słowo było naszym pierwotnym słowem, natomiast zostało skradzione, aby zasilać bóstwa słowiańskie i inne mitologiczne, a to de facto jest cały czas ten sam uzurpator, ten tak zwany diabeł. I mamy tutaj jam, zmaj, jama, imir, to są wszystko bóstwa. Teraz pewnie niektórzy mnie bardzo znienawidzą, ale ja muszę to Państwu powiedzieć. Poczytajcie sobie mitologię i ja wiem, że wyrażenia Lechia używają do dziś na przykład Turcy i mówią na nas Lechistan. Oczywiście to jest bardzo stare słowo, ja to nie przeczę. To jest bardzo stare wyrażenie. Natomiast jest ono stworzone i podrzucone Polakom jako kukucze jajo, ponieważ jak przeczytacie od tyłu, to macie hell ja. I hell. A hell to jest nordycka bogini. Także słuchajcie, trzeba naprawdę uważać na słowa, których używamy, ponieważ są to słowa, które ściągają nas w dół i robią nam energetyczną krzywdę. Ja chyba to już na tyle odnośnie tego dysku z Phaistos. To są nasze spostrzeżenia, nasze jakieś wnioski. Ja sądzę, że to, że przez 100 lat nikt oficjalnie nie chciał uznać, nie chciał odnaleźć żadnego tłumaczenia, oni bardzo dobrze, co po niektórzy wiedzą, czym ten dysk jest i co to jest za pismo, tylko oczywiście
nikt nikomu tego nie powie. Nie wiem, czy wspominaliśmy już, chyba jeszcze nie wspominaliśmy w ogóle tutaj ten wzór. Taki ślimaczek tutaj jest. To jest nic innego jak pole. To jest, jeżeli można to nazwać, jest to ten ślimaczek, to tak widzimy te warstwy takie. Ich tam po prostu nie ma, tak jak powiedzmy tam 7 czy ile tam raz. Tu nie o to chodzi, ale mniej więcej to sugeruje właśnie życie wewnątrz ziemi. To jest, w środku to jest właśnie te zygzaki, to jest nic innego jak Pałac Najwyższego. No a po zewnętrzne to jest pierścień ściany ziemi wewnętrznej. Według mnie, według wieloznaczeniowości tej zasady, to jest to również pole energetyczne. Pierwotne narody na różnych skałach czy w jaskiniach zostawiali właśnie takie ślimaczki. Ja też na swoim kanale zrobiłam taki filmik, który się nazywa Jam jest pole. Także to nawet bardzo też przypomina mandalę oczywiście. Słuchajcie, w kolejnych filmach powiemy o rodach wężowych i o rasie smoków. Nie smoków, tylko draków. Jest to bardzo kontrowersyjne, powiemy o Krakowie i powiemy ogólnie o wszystkich odkryciach, czym był smok, który pierwotnie to był drak. No i co? No i powiemy trochę o tej historii niedawno odkrytej. Także zapraszamy serdecznie na kolejne filmy. Ja zapraszam do opisu i tak do tego filmu i będziecie od razu zorientowani bardzo dobrze, o co chodzi. No dobra. Do usłyszenia. Do usłyszenia.